Dzień dobry państwu. Witamy w studiu Odetchnij w Gdyni na 47. festiwalu polskich filmów fabularnych. Dzisiaj naszym gościem jest aktor, którego myślę przedstawiać nie trzeba. Pan Dawid Ogrodnik. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie Dawidzie, pan to chyba ma jakiś nie wiem, szósty zmysł przy wyborze ról, bo praktycznie co rola to sukces. W samej Gdyni tylko na festiwalu filmowym dwie role za pierwszoplanowe role męskie, dwie role za drugoplanową rolę męską. No i zeszły rok, festiwal i film Wszystkie Nasze Strachy, w którym oczywiście kto zagrał główną rolę? Dawid Ogrodnik. Jak pan to robi? No taki mam zawód, to raz. Nie, nie dodaję tutaj sobie żadnego, że tak powiem, animuszu. Podchodzę po prostu bardzo rzetelnie do tego. Staram się na tyle, ile moja intuicja mi pozwala i świadomość struktury filmu i e, jakiegoś rytmu filmu, e, którego cały czas się uczę na bazie różnych twórców filmowych. Niestety muszę tutaj wspomnieć o bardzo smutnym dzisiejszym dniu, bo się właśnie dowiedziałem przed chwilką, że z małżą Luc Godard wspaniała. Postać dla kina europejskiego, dla mnie, dla mnie również wyjątkowa, więc to takie smutne. I od niego też się, też się dużo nauczyłem myślę, że nieraz wracając do jego filmów, analizując jego filmy, jeszcze się pewnie nauczę, ale, ale bazując przede wszystkim gdzieś tam na kinie europejskim, ale też na, na paru twórcach z kina, z kina polskiego. Na przykład? No, no, tak, no, oczywiście klasyków, tak, ale jak Kieślowski, ale, ale spokojnie mogę tutaj dopisać paru twórców, jak Pawlikowski wyciągam, wyciągam dużą lekcję, dużo lekcje z, z tych spotkań. Patrząc, jak reżyserują, jakie mają. Może nawet nie już teraz nie, nie, nie uwagi aktorskie, ale jak patrzą w ogóle na sam obraz, na strukturę, na formę, na drugi, trzeci plan, jak go organizują, jak współpracują, jak układają kadry, jak myślą już montażowo na planie. No to mnie szalenie pociąga i nie interesuje no bo to jest no to jest fantastyczne, no to jest jak taka właśnie zabawa trochę w, w, w układanie wieży masz mnóstwo klocków, ale co z tego ułożysz jak ta wieża będzie atrakcyjna, jaki jak będziesz miał pomysł na ten no to zależy już tylko od ciebie, myślę, że tutaj ta, to pole wyobraźni daje w tym momencie dużo mi osobiście, to jest moje subiektywne oczywiście zdanie daje mi dużo więcej frajdy i, i, I lubię po prostu z reżyserami, z którymi nawiązuję pracę, y, y, takie dyskusje podejmować na temat struktury, przyglądamy się, rozpisujemy się, żeby ten rytm tego filmu, y, struktura i content był, y, był po prostu jak najciekawszy. Bo myślałam, że tutaj padnie chociaż coś na temat Gdyni, że te nagrody zdobyte w Gdyni inspirują, że publiczność gdyńska inspiruje. Ludzie inspirują, oczywiście. To Bez ludzi to w ogóle nie ma, nie ma żadnego sensu. Tak? No to pokazała pandemia, te nagrody były przyznawane i tak dalej, ale nikt nie czuł takiej satysfakcji, myślę, jak, jak kiedy to się dzieje tak personalnie, kiedy mamy ten kontakt z drugim człowiekiem. Myślę, że to jest coś, co jest w tym momencie dla nas i trudne przez okoliczności przyrody, bym to tak nazwała a jednocześnie nie stanowi zawsze taki punkt odniesienia i ratunek dla nas, żeby być z drugim człowiekiem. Bez tego, bez tego, bez tego nie ruszymy. I tak samo w kinematografii, i tak samo w życiu, mi się wydaje. Czy tutaj w Gdyni bywa pan tylko przy okazji tego typu imprez jak festiwal, czy, czy też w tak, takim prywatnym czasie? Nie, to się akurat składa, że w Trójmieście bywam może nie tak często, ale parę razy do roku i ja bardzo lubię Muzeum Gdyńskie tutaj. Tutaj przy Ale przy... tak, jesteśmy Muzeum tak, Miasta Gdyni czy tak, No tak, ale jeszcze jest muzeum, nie pamiętam, jak ono się nazywa, gdzie są rybki i ak takie A, akwarystyki zaraz przy. Gdyńskie. Tak, ja tam uwielbiam chodzić, zwłaszcza oglądać te węgorze elektryczne, <laughs> które tam pływają. I lubię tam w ogóle akurat w tym, w tym miejscu spędzać czas. Przyjeżdżam po prostu tutaj parę razy do roku. A tak się jeszcze złożyło, że a propos filmu Johny tak i, i, i jakiejś mojej działalności, w, w, której się podjąłem już po filmie, czyli udziału w, w takiej działalności już hospicyjnej, czyli mojej obecności tam rozmów z ludźmi, którzy tam przebywają aktualnie, i, i pomocy w. Tu, tu pewnie Aniela Buda była bardziej kompetentna, dyrektorka hospicjum pod wezwaniem się ojca Pio, żeby o tym opowiadać, tak, ale to są inicjatywy bardzo ciekawe, no bo to jest areopak medyczny, który właśnie przed chwilką skończyliśmy. Szalenie przejmujące doświadczenie pracy z, z przyszłymi onkologami, którzy, którzy uczą się tego języka przekazywania najtrudniejszych informacji drugiemu człowiekowi, żeby dać sobie poczucie bezpieczeństwa, ale też od tej drugiej strony, żeby dbać o, 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 o pacjenta i o siebie, żeby to było naprawdę fair po jednej po drugiej strony. No i moja w tym funkcja tak utrudniania im tego, czy ja byłem tymi najgorszymi, że tak powiem, przypadkami charakterologicznymi, które mogą spotkać reakcji, z którymi będą być może nie daj Boże, mierzyć się w tych trudnych sytuacjach. Więc to jest szalenie ważna inicjatywy, tak jak inicjatywa, która już powstała kilka lat temu, ale ona teraz, płucki Ośrodek, próbuje dziś to naświetlić bądź dać szerszej publiczności pod rozwagę. Tak? Czyli czerwona teczka, w której zapisujemy swoją ostatnią wolę, kategoryzujemy. Swoje ostatnie postanowienia, tak? Przepisujemy być może przekazanie tej woli, jeżeli będziemy nieświadomi i tak dalej. Ta, ta teczka to jest coś fantastycznego, tak? O, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Bardzo też płynnie przeszliśmy właśnie do tematu, który tak trochę celowo zostawiałam sobie na koniec, bo jestem po projekcji, właśnie filmu Johny i cały czas jeszcze trzymają mnie emocje. E, przypomnijmy, że Johnny to opowieść o księdzu Dziwaku z Sopotu, czyli tutaj z naszego sąsiedniego miasta, e, o, o księdzu Janie Kaczkowskim. Dawid Ogrodnik w głównej roli. Co było najtrudniejsze w przygotowaniu się do tej roli? Wie pani, to ja nie patrzę na, na trudności, nie? Bo to jest tak, dostaję coś, i albo mnie to wciąga w całości i ja chcę się tego podjąć. Ja wiem, że będą etapy, które być może sprawią mi jakieś trudności, ale nie, nie, ja wiem, że to jest potrzebne. Tak? No i tych etapów, yy, kiedy było mi gdzieś trudniej, bo był tak, były momenty zwątpienia, no to na pewno praca nad głosem Jana, no to były takie tak, tygodnie, z, 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 miesiące, mm. tak, aż w końcu, no gdzieś po półtorej miesiąca gdzieś to za. Zacząłem czuć, że robię jakiekolwiek postępy. Nie? No to to tak wytrwać w tym i, i znosić to, te, te porażki każdego dnia przed tym monitorem w słuchawkach. I, i tutaj duży ukłon dla, dla, dla brata Jana Kaczkowskiego, czyli dla Filipa i jego małżonki, gości, którzy na bieżąco odsyłali mi. Uwagi i gdzieś tam pokazywali, jak ta droga ma się skrócić do celu, i, i, i faktycznie to się przy ich pomocy udało mi szybciej zrealizować. No, plus inne etapy, tak, praca nad scenariuszem, praca nad, nad samą warstwą literacką, nad przekazem Jana, nad językiem, którym się posługiwał, książki, wideo. No i tam pizza, pene. Właśnie, to w ogóle mam takie wrażenie, że to bardzo fajna rodzina była. Jest, jest bardzo no, fajna, jest. fajna rodzina. Inteligentna bardzo, wrażliwa. Czy to nie tajemnica, że cały czas pan utrzymuje z nimi kontakt? Nie, absolutnie i tej chwili... nie. Absolutnie nie żadna, nie żadna tajemnica. A jakie w, w ogóle, co powiedzieli, bo obejrzeli? Zakładam, że obejrzeli. Tak, tak, widzieli. Tak. Wczoraj się widzieliśmy tutaj przy, po, po, po projekcji. I jaka była ich e, pierwsza reakcja? No, oni bardzo chcieli. Yy, po pierwsze, Ziółk miał takie marzenie, <grym> czyli ojciec, żeby tak. dożyć przede wszystkim tego momentu, w którym ten film e, ujrzysz światło dzienne i. W jakimś sensie wczoraj się zastanawialiśmy, jaki dać mu kolejny cel, żeby sobie wyznaczył, żeby, mieć, żeby miał motywację, bo to był jego taki, taki, no, taki modus do, 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 do życia. No i teraz to jego marzenie się już spełniło. Więc no, życzę mu, żeby ten, żeby ten kolejny bodziec powiedzmy, dla życia pojawił się jak najszybciej, bo uwielbiam człowieka. No, i, i myślę, że dla, dla nie chcę mówić za nich. Tak, bo to trzeba byłoby ich pytać. Tak, ale myślę, że to jest myślę, że to jest. No, bardzo kolorowe. Nie twierdzę, że zawsze łatwe, ale to jest myślę mnóstwo uczuć i, i pewnie satysfakcji, dumy, ale też pewnie i tęsknoty, i, i, i żalu, i, i wielu. wiesz, jest to taka mieszanka, no, myślę, którą tylko rodzic jest w stanie zrozumieć. Który stracił. Dziecko. Nawet jak nie stracił, tak, to, to myślę, że człowiek jest ma tyle na sobie empatii, co, czego dowodzą filmy tutaj w Gdyni, także mamy w sobie takie pokłady empatii, że potrafimy się wcielać w ludzi i yy, biorąc na siebie doświadczenia, których nie mamy, a jednak ludzie nam wierzą w to, bo my przedstawiamy to na ekranie. Tak? To zaświadcza o tym, chociażby, że nasza empatia jest naprawdę bardzo pojemna i, i, i gdzieś tam wyjątkowa. Zawsze się zastanawiam, czy po takich trudnych rolach, bo i cicha noc, jesteś Bogiem. Myślę też, to, to, to taki pierwszy film, w którym poznałam historię ja osobiście hip-hopu i, i, i zespołu. Zastanawiam się w takich momentach, jak dużo już po zagraniu, po, po montażu, po, po wypuszczeniu dla publiczności tego filmu zostaje w aktorze. Z tej, z, z tej roli. No to tak to się nie da sklasyfikować, nie? bo to nigdy nie są rzeczy tak do końca zauważalne. One gdzieś z perspektywy czasu dopiero akurat jak jesteśmy przy Jesteś Bogiem, to właśnie przed chwilką wracałem z tego samego hotelu Katowice, w którym rozpoczęliśmy zdjęcia do trzeciej części Roysta i się właśnie śmiałem, że pamiętam jak przyjechałem tam 12 lat temu i chodziłem po tych samych uliczkach i to, i to mówię, to nie, nie jest tak zauważalne, że kończy się film. Ja mówię, o to zostało, to zostało, tak. Ja po jakimś czasie zobaczyłem, że na przykład ja nam, z Marcinem Kowalczykiem, który odgrywał wtedy postać magika, że utrzymaliśmy status relacji, który był w filmie. Czyli ja przez jakiś czas tak jeszcze tak. patrzyłem mhm, na niego m -m -m -m. z podziwem, z dumą. Może chciałem, żeby rapował albo, albo coś w ten deseń, ale, ale czułem, że cały czas jestem gdzieś pod nim i cały czas aż musieliśmy przerwać tą relację na, na parę miesięcy, żeby każdy się gdzieś zresetował i, mm, i mógł na, jakby na równych proporcjach, jakby podejść do tej znajomości, tak? I to są to są, przy każdym filmie to są to są takie różne nazwijmy to Kinder Niespodzianki, w których Trzeba to odkręcić i zobaczyć, co tam, się, co tam się w środku znajduje. Czasami są to pozytywy, tak? bo akurat w przypadku um, roli w Jana Kaczkowskiego, bioetyka, twórcy hospicjum pod wezwaniem się tego ojca Pijo, no to tych niespodzianek było bardzo dużo. One nie były łatwe. Ale te niespodzianki, myślę, że były kluczowe co do przemyśleń odnośnie życia i wielu innych kategorii, które w życiu się podejmuje. Zaskakujące jest, że na konferencji prasowej z panem dyrektorem Kolankiewiczem rozmawialiśmy, że tak naprawdę w tym roku mało komedii, albo chyba nawet żadnej nie ma w konkursie głównym, przynajmniej. A dużo jest właśnie o takim przemijaniu, o bliskości, potrzebie bliskości. Bo to są ważne filmy, myślę, w kategoriach dzisiejszych czasów, tak? Że, tak jak już zaczęliśmy trochę tą rozmowę, że okoliczności są bardzo niesprzyjające. Um, to, jak zawłaszcza nas nierzeczywistość i świat wirtualny, no to, to jest bardzo przygnębiające i te, i, te, i te problemy ciągle się mnożą. Kondycja społeczna jest bardzo trudna, zwłaszcza przed tą zimą przed chwilką dopiero co była pandemia czyli znowu te, te relacje społeczne gdzieś tam się rozwarstwiły i, i ta polaryzacja. Poprzez jeszcze działania polityczne, jeszcze gdzieś Nawet. się, gdzieś się jeszcze zwiększyła. Więc z każdych stron oddalamy się od siebie. Więc, więc nagle taki upust emocji, w których możemy. Możemy nie wstydzić się swoich wzruszeń, bo jak mawiał ksiądz Jan Kaczkowski, Łzy to nie jest krew, nie trzeba tamować, to daje to jakąś przestrzeń. Te emocje wypowiedziane dają jakąś przestrzeń na, na, na zobaczenie siebie, na podejmowanie jakichś decyzji, albo chociażby będą ta przestrzeń na ulgę, tak? Która, w, której, w której możemy wyraźniej usłyszeć siebie. Panie dawidzie, wiem, że termin jest bardzo napięty. Więc dziękuję bardzo, że znalazł pan, żeby wpaść i odetchnąć w Gdyni przy tych artefaktach, jak to pani Toniki Różnek wczoraj powiedziała, że gdyby nie te kamienie i, i piasek, to by w żartach oczywiście nie wiedziała, że jest Gdyni. E, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za rok? Nie sądzę. Bo? bo ja po filmie, tak się akurat złożyło i to nie żebym się skarżył, po filmie Johnym przez praktycznie 8-9 miesięcy nie przeczytałem żadnego scenariusza, bo nie dotrzymałem takiego do, do przeczytania, nie dostałem żadnej propozycji filmowej, mówię, to nie jestem, tylko nie zrobiłem w tym roku żadnego filmu. Także się za rok nie zobaczymy. Chyba, że przyjadę pooglądać filmy z To, to zapraszamy. <laughs> I odetchnąć w Gdyni jako Dawid oh, Ogrodnik. No to, może, zawsze. to zapraszamy serdecznie. I apel od razu może do dobrych scena, scenarzystów, żeby, żeby powstał scenariusz Spokojnie spokojnie, radzę sobie. A może to mówię, dobry moment właśnie? To był bardzo dobry moment. To był bardzo dobry moment. Ja też potrzebowałem takiego przejrzenia się w tym wszystkim, co się działo, i w tym wszystkim, co ja chcę dalej robić, jak ja chcę dalej robić. Ja nigdy nie traktuję takich, e, nigdy tego czasu nie traktuję w sposób pretensjonalny. Raczej. Upatruję w tym, podobnie jak z rolami, tak jak w życiu, że to jest czas, który ja muszę go zrozumieć, dlaczego on tak wygląda, i staram się z niego wyciągnąć zawsze jak, naj, jak najwięcej. Także jest już czeka płyta do wydania dla kołysko z kołysankami dla dzieci. No, jest 12 października, wychodzi książka. Także dużo działalności się podziało w międzyczasie, które sprawiało mi ogromnie dużo satysfakcji, naprawdę. Dziękujemy bardzo, a osobiście też dziękuję za świetną kreację księdza Jana, bo myślę, że ten film był potrzebny wszystkim, nie tylko tym, którzy borykają się z chorobą najbliższych. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.